często dzieciaki razem z rodzicami tam wysyłane, które no jakoś musiały sobie radzić. Coś tam ocalało z tych ich czasów. Dzisiaj możemy to pokazać. Nie zawsze udało nam się oryginały uzyskać. Bardzo często są to fotokopie czy kserokopie. To są dla tych ludzi bezcenne pamiątki i my rozumiemy to, że oni nie chcą za bardzo się z tym rozstawać. To dla nich jest naprawdę bardzo, bardzo cenne. Czasami to są ostatnie jakieś pamiątki po rodzinach, rodzinie, osobach bliskich, które być może tam nawet i zostały na tej niemieckiej ziemi. W tej chwili w tym malutkim pokoiku, tu się zwykle nie zmienia nam akurat ta część, prezentujemy sprzęty. To jest chyba najciekawsze dla bardzo młodych ludzi, bo oni już nie znają świata bez elektryczności, bez lodówek, bez żelazek, bez pralek automatycznych. A kiedy pokazujemy im tego rodzaju sprzęta, to te buzie są zwykle szeroko otwarte i takie niedowierzanie, że to przecież niemożliwe, żeby takie sprzęty kiedyś w ogóle były w użytku. To jest jak to żelazko, do którego trzeba coś jeszcze wkładać i co chwilę dogrzewać. Nie, tak niemożliwe. No a to jest zawsze element bajki o królewnie, o śpiącej królewnie, więc tutaj już z wszystkimi dzieciakami mamy nić porozumienia. Tak, to wiemy, do czego służy. To służy do tego, żeby śpiąca królewna się ukłała wrzecionem i zasnęła. Tutaj zostawiliśmy część ekspozycji, tej, która właśnie jest elementem stałej historii Skierniewic. Tu już mamy czasy dwudziestolecia międzywojennego, tak jak Państwo widzą. Prezentujemy zdjęcia, które w jakiś sposób obrazują to, co się działo w naszym mieście przez wiele lat, najważniejsze wydarzenia, ale też i takie codzienne życie, jakieś zespoły amatorskie, jakieś ludzi, którzy wyjeżdżali czy sobie na jakieś pikniki, czy no takie codzienne życie, takie jak i dzisiaj mamy, tylko może w trochę innych strojach, na trochę inaczej wyglądających ulicach. I chcemy, żeby ktoś, kto ogląda naszą Izbę Historii, trochę się poczuł jak osoba dotykająca historii. Może jakąś taką nić porozumienia z tymi niegdysiejszymi Skierniewiczanami nawiązać. Wspominałam o pani Gardzyńskiej, pani Janinie Gardzyńskiej, po której mamy pamiątki i tamte meble. To jest właśnie małżonek pani Janiny. Ławnik miejski, jego tata był burmistrzem, zacna rodzina.